Witam wszystkich widzów na kanale akwariumsklep.pl. Najpierw chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom za subskrypcję kanału. Bohaterem filmiku jest kolejna z modnych i lubianych ryb akwariowych, którą można kupić prawie w każdym sklepie zoologicznym, równo ustek obrzeżony, Nanostomus marginatus. To są małe, wesołe, ruchliwe i bardzo łagodne rybki z rodziny smugleniowatych, które wnoszą radość do każdego akwarium, co sprawia, że są bardzo popularne zarówno wśród początkujących, jak i doświadczonych akwarystów. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Drobnoustki obrzeżone pochodzą z Ameryki Południowej. Występują we wschodnim dorzeczu Rio Negro i Amazonki w Brazylii, Peru, Kolumbii, Gujanie i Surinamie. Zamieszkują wody wolno płynące i stojące, strumienie i bagna, niewielkie dopływy, tereny bagienne, szczególnie w tych z bogatą roślinnością wodną, dużą ilością zatopionych fragmentów drzew i grubą warstwą opadłych liści. Po raz pierwszy gatunek opisał Egeman w 1909 roku. Początkujący akwaryści mogą zwrócić uwagę na ten gatunek, ponieważ drobnoustki obrzeżone są rybkami niewymagającymi i wytrzymałymi, pod warunkiem, że parametry wody w akwarium będą stabilne. Drobnoustki obrzeżone to są małe słodkowodne rybki lawicowe, więc w akwarium powinny być trzymane w grupach od 10-12 osobników. Warto zaznaczyć, że w większej grupie drobnoustki obrzeżone nie tylko prezentują się ciekawie, stają się spokojniejsze i odważniejsze, ale także mniej płochliwe, ładnie wyglądają i pokazują bardziej naturalne zachowania. Na jedną rybkę potrzebujemy od 3 litrów, więc akwarium dla 10 rybek powinien być powyżej 30 litrów. W akwariach dorastają do 3-3,5 cm. Płodność osiągają w wieku 8-10 miesięcy, żyją do 3-4 lat. Drobnoustki obrzeżone mają podłużne, torpedowate, boczne spłaszczone ciało z oliwkowatym grzbietem i 3 ciemnymi, brązowo-czarnymi pręgami i z biało-srebrzystym podbrzuszem. 2 górne ciągną się od pyska do pletwy ogonowej, natomiast dolna od podgardła do pletwy odbytowej. Ciało między pasami ubarwione od żółto-białego po złocisty kolor. Otwór gębowy mały i wąski. Pletwy przezroczyste, na pletwie grzbietowej odbytowej i brzusznych widoczna czerwona plamka. Występują w wielu odmianach barwnych. W czasie nocnego spoczynku i w ciemnościach drobnoustki obrzeżone zmieniają ubarwienie. Rozróżnienie płci jest łatwe. Samce jaskrawie ubarwione i nieco mniejsze od samic. Samice natomiast mają zaokrąglony brzuszek. Preferują akwaria z gęstą roślinnością i korzeniami, przypominające ich naturalne siedlisko. Światło powinno być rozproszone, najlepiej przez pływające rośliny. W akwarium powinny się znajdować kawałki drewna, korzenie i liście, uwalniające do wody niezbędne do zdrowia ryb garniki. Wskazane jest dodawanie do wody ekstratu torfowego. Są bardzo wrażliwe na wahanie chemicznych parametrów wody i powinny być wprowadzone do ustabilizowanego akwarium. W akwarium potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 25-30%. Optymalne parametry wody. Temperatura 22-25, pH od 6 do 7, GH od 1 do 15.
W naturalnym środowisku drobnoustki obrzeżone odżywiają się najmniejszymi bezkręgowcami i zooplanktonem. Rybek można karmić drobną ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem i artemią. Potrzebne będą mi pokarmy pochodzenia roślinnego ze spiruliną. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Drobnoustki obrzeżone są łagodnie usposobione rybki, więc można ich trzymać jak w akwariach gatunkowych, tak i w akwariach towarzyskich z rybkami o podobnych rozmiarach i wymaganiach środowiskowych, na przykład z neonami, bystrzykami, kiliskami, razborami, z małymi pielęgniczkami itd. Nie poleca się natomiast trzymać wraz z wielonkami i rybkami drapieżnymi, dużymi pielęgniczkami, pielęgniczkami z jezior Malawi i Tanganyika. Rozmnażanie. Rozmnażanie drobnoustek jest łatwe pod warunkiem, że ryby są w dobrej kondycji. Często w odpowiednich warunkach tarło następuje spontanicznie, bez dodatkowej stymulacji. Są zdolne do tarla w ogólnym akwarium. Zbiornik tarliskowy powinien mieć około 20 litrów. Na dno trzeba umieścić siatkę, żeby rodzice nie mieli dostępu do ikry. Do tarliska wrzucamy mech jawarski w takiej ilości, żeby część zbiornika została wolna. Potrzebna aeracja i ogrzewanie wody. Wodę przygotowujemy w proporcjach 1 do 2. Jeden raz po filtrze obrócone osmozy, dwa z akwarium. Optymalne parametry wody. Temperatura 26-28, pH od 6,2 do 6,5, GH od 2 do 3. Dodajemy napar szyszek orchowych tak, żeby woda stała koloru jasnej herbaty. Tak przygotowaną wodę trzymamy bez rybek 2-3 dni. Przed planowanym tarłem rodziców rozdzielamy i trzymamy osobno około 2 tygodni. Karmimy żywymi i mrożonymi pokarmami. Pod koniec drugiego tygodnia samce robią się jaskrawsze i intensywnie ubarwione, a samiczki nabierają ikrę i stanowią się wyraźnie grubsze. Lepszy efekt uzyskamy przy sadnym rozmnażaniu w proporcji 1 samiec na 2 samiczki. Tarlaków przenosimy wieczorem do zbiornika tarlaskowego. Do tarla dochodzi zazwyczaj o poranku następnego dnia. Tarlo odbywa się partiami. Podczas tarla jedna samiczka składa około 100 jaj. Po tarle rodziców przenosimy do innego zbiornika, a do wody dodajemy błękit metylowy tak, żeby woda miała jasno-niebieski odcień. Akwarium z ikrą przykrywamy ręcznikiem, ponieważ ikra jest wrażliwa na światło. Wylew następuje po 48 godzinach, a na rybach zaczyna pływać na 4-5 dzień. Na rybek drobny. Pokarm startowy to pierwotnie pantofelek. Do akwarium wkładamy filtr, który czyści wodę, ale nie zasysa na rybkę. W pierwszym tygodniu oświetlenie powinno być włączone przez całą dobę. Na rybek rośnie szybko. Karmić trzeba około 5-6 razy dziennie. Bardzo ważne, żeby pokarm dla narybków był dostępny cały czas w małych ilościach. Woda w akwarium z narybkiem powinna być zawsze czysta. Potrzebne są ciągle drobne podmiany. Zachęcam obejrzeć filmik Obowiązki akwarysty sprzątania, w którym pokazuję, jak ja to robię w akwarium z narybkiem. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Miłego oglądania. Do widzenia.
Thank you.